1,5 miliarda złotych wydatków w przyszłym roku, z czego ponad 200 milionów na inwestycje, 240, więc cały czas utrzymujemy duże tempo inwestycji. Na pewno w czasy związane ze zmianą parlamentarną, więc nie wiemy, jaka będzie polityka ostatecznie wobec samorządów, aby była lepsza, ale to daje nadzieję na to, że wreszcie choćby ruszą projekty z Krajowego Programu Odbudowy, czyli pieniądze unijne, których zaczyna brakować nie tylko w samorządach, ale w całej Polsce. Generalnie chyba, nie chyba, tylko generalnie to dobry budżet, budżet cały czas z wydatkami adresowanymi do różnych grup społecznych, nie tylko do jednej grupy, nie tylko na przykład do młodych, tu są wydatki i dla seniorów, bo budujemy dom pomocy społecznej i dla tych, którzy na co dzień korzystają z komunikacji miejskiej, bo nowe elektryczne autobusy i też ośrodki kultury, remizy, które są remontowane, czy budowane nowe drogi, czy oświetlenie, place zabaw, podwórka, więc cały pakiet szerokich inwestycji plus, myślę, wzrost również wydatków na pensje dla pracowników, to co potrzebne w tej chwili w czasach wysokiej inflacji. No i co najważniejsze, nie będziemy w tym roku podnosić podatków. Jest to też dobra informacja dla Opolan, szczególnie dla przedsiębiorców. Rozpocznę od kwestii tych pozytywnych, co jest zauważalne w budżecie, to przede wszystkim rozmach inwestycyjny, ponieważ w roku 2024 znów planujemy dość wysoki poziom wydatków inwestycyjnych, to jest ponad 242 miliony złotych, które znów będą finansowały tą tkankę miasta i rozwijały to miasto. To bardzo cieszy. Pomimo tego, iż nie mamy tych środków zewnętrznych, tych bezwrotnych typu KPO, o którym się teraz coraz częściej mówi, to mimo wszystko te założenia inwestycyjne miasta są ambitne i stabilne przede wszystkim. Ponieważ no, w tych ostatnich latach, podsumowując, miasto wydało od 2015 do 2023 blisko 2 miliardy złotych na inwestycje. To jest ogrom środków, które zainwestowało w miasto i myślę, że to widać, jak te inwestycje służą naszym mieszkańcom i to cieszy, to bardzo cieszy. Bolączką znów tego budżetu, bo to jest to druga strona budżetu, to są te kwestie miękkie, te finansowanie tych naszych bieżących wydatków, czyli naszego funkcjonowania, mówiąc tak bardzo prosto. Jak Państwo wiecie, od 2022 roku polityka Polskiego Ładu, czyli polityka fiskalna, spowodowała, że nastąpiły zmiany w finansowaniu samorządów. To doprowadziło do braku środków, wpływów w zakresie udziału podatku PIT, które dostawało miasto z tytułu płaconych podatków przez mieszkańców. To jest ta dziura operacyjna, która no, nie służy budżetowi i niestety jesteśmy zmuszeni do tego, aby znów zaprezentować i przedłożyć Radzie Miasta budżet z taką właśnie dziurą operacyjną. Ona jest troszkę niższa niż w roku ubiegłym, bo wynosi blisko 34 miliony złotych, co oznacza, że nasze wydatki bieżące nie są pokryte przez dochody bieżące. I krótko też odpowiem, z czego chcemy sfinansować tą dziurę operacyjną. Z tych środków, które nam się osadzą z roku 2023, przełożymy je na rok 2024 i postaramy się sfinansować te wydatki, aby móc normalnie funkcjonować w mieście, utrzymać nasze jednostki, ponieważ są to żłobki, przedszkola, szkoły, wszelkie instytucje, MZLK, Miejski Zarząd Dróg i tym podobnie. Więc to musimy utrzymać. Mamy świadomość tego, co się zmienia w roku 2024. Między innymi podnosi się minimalne wynagrodzenie o 700 zł. I tu mamy też świadomość tej presji wynagrodzeń, która również się przełoży na te wydatki bieżące, jak również to, że koszty chociażby energii elektrycznej, mimo zamrożenia stawek energii elektrycznej, też wzrosły w mieście, ponieważ już w tym roku dokładaliśmy ponad 7 milionów złotych. I to się przełoży na rok kolejny. Bierzemy pod uwagę również wskaźnik inflacji, który nadal jest wysoki, również stopy procentowe, które też mimo obniżenia ich też stanowią dość wysoki jeszcze pułap kosztów. I one niestety będą obciążały dość znacząco miasto w roku 2024.